Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Teraz trochę taka chyba chwila przystoju jest, no bo skończyły się wybory do parlamentu, do Sejmu i do Senatu, ale już tak na horyzoncie majaczy wielka burza, czyli kampania prezydencka. No, wydaje się, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości albo z prawicowej strony kandydat jest jasny, to jest prezydent obecny, czyli Andrzej Duda. No ale pewnie trwa taka analiza, kto byłby jego największym, najgroźniejszym konkurentem. Mamy taki czwórskok wyborczy w ciągu zaledwie półtora roku, bo zaczęliśmy od wyborów samorządowych przez europejskie i parlamentarne krajowe. I ostatnie w tym czwórskoku są wybory prezydenckie. Wszystkie wybory jak dotąd wygraliśmy jako Zjednoczona Prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość. I chcemy też zwieńczyć te zwycięstwa zwycięstwem w wyborach prezydenckich. Mam nadzieję, że to się uda. Oczywiste jest, że naszym kandydatem jest Andrzej Duda. To zostało ogłoszone już dosyć dawno, że tak chcielibyśmy, żeby było, ale oczywiście decyzja jest w rękach samego pana prezydenta Andrzeja Dudy, który oficjalnie tę decyzję, czy kandyduje, czy nie, będzie musiał ogłosić. Z tego, co wiemy od jego urzędników, to nastąpi na początku roku, ale my do tego namawiamy. My chcemy, żeby Andrzej Duda był kandydatem. Uważamy, że ta prezydentura jest bardzo dobra, że dobrze Andrzej Duda pracował dla Polski, dla wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w polityce umacniania naszych sojuszy, w polityce obronnej. Też wspierał właściwie wszystkie projekty, z małymi wyjątkami dobrej zmiany, które z parlamentu przychodziły. Więc no ale zawetował na przykład dwie ustawy dotyczące zmian w sądownictwie. Miał do tego prawo, oczywiście takie wątpliwości w ramach szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy zawsze się mogą pojawić i my to szanujemy, ale przecież zdecydowana większość dobrych projektów, które dobrze służą Polakom, które wypracowaliśmy w parlamencie, zostały poparte przez pana prezydenta i chcielibyśmy, żeby ta dobra polityka była kontynuowana. W najbliższym czasie pojawi się książka Donalda Tuska. Niektórzy sądzą, że ta książka to będzie forma już kampanii prezydenckiej. Inni twierdzą, że nie, że to nie ma z kampanią prezydencką nic wspólnego. Pańskim zdaniem Donald Tusk wystartuje w wyborach czy prezydenckich, czy nie? Szczerze mówiąc, wątpię. Nawet dzisiaj są takie informacje, że pan Donald Tusk zamówił prywatnie sondaż, który miałby sprawdzić. To Wirtualna Polska podaje te informacje. Który miałby sprawdzić jego szanse i nie wyszło to najlepiej dla niego. Jeśli chodzi o konfrontację, oczywiście z Andrzejem Dudą. Ta książka zdaje się, że ma mieć tytuł Szczerze. Nie bardzo wierzę, żeby Donald Tusk w każdej sprawie się szczerze wypowiadał. Bo nie. A skąd ten brak wiary? Ponieważ uważam, że to jest dosyć toksyczny polityk. On polską politykę zainfekował złymi emocjami od czasu swojej właśnie klęski prezydenckiej z roku 2005 w konfrontacji z Lechem Kaczyńskim. Te wszystkie złe zjawiska, które w polskiej polityce się pojawiły, złe emocje, przemysł pogardy, to wszystko stworzenie takich ruchów jak ruch Palikota, to wszystko jego dzieło. I ja, szczerze mówiąc, również z tego powodu wolałbym, żeby już w polskiej polityce Donald Tusk istotnej roli nie odgrywał. No tak, ale jak się przyjrzymy właśnie analizom dotyczącym potencjalnym kontrkandydatom Andrzeja Dudy, to wydaje się w związku z tym, że jeśli nie byłby to Donald Tusk, to jest albo, tak twierdzą analitycy, Małgorzata Kidawa-Błońska, albo Władysław Kosiniak-Kamysz. I ten drugi kandydat może być wyjątkowo trudny dla obecnego prezydenta. My w ogóle nastawiamy się na trudną kampanię prezydencką. Uważamy, że to będzie trudny bój. Nic nie jest przesądzone. Będziemy musieli ciężko pracować, żeby te wybory wygrać. Nie wiem, kto będzie głównym kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Prawdopodobnie w pierwszej turze kandydatów będzie wielu, bo każde środowisko polityczne, które jest obecne na przykład w parlamencie, prawdopodobnie będzie się chciało tą kampanią również jakoś wzmocnić, pokazać swoją odrębność. No ale w drugiej turze rzeczywiście jest rywalizacja 1-1 i nie będzie to łatwe. My nikogo naprawdę nie lekceważymy, nawet te osoby, które w spekulacjach się już dzisiaj pojawiają, że mogą być kontrkandydatem, trzeba traktować poważnie.
Zmieniając trochę temat i odchodząc od kampanii prezydenckiej, bo mamy na nią jeszcze dużo czasu i na pewno nieraz będziemy o niej rozmawiali, chciałem zacytować wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina dla tygodnika Sieci i ona wywołała dosyć duże poruszenie. Mianowicie wicepremier Gowin powiedział tak: położę się rejtanem, jeśli ktoś będzie próbował ograniczać wolność słowa zwolennikom ideologii gender. Jeżeli są tacy na uczelniach, mają prawo podejmować projekty badawcze, prowadzić zajęcia w tym zakresie. No to jest o tyle szokujące, że biorąc pod uwagę skalę i zmiany kulturowe, które zachodzą na polskich uczelniach i na innych, to można by było sądzić, że wicepremier raczej będzie bronił tych, którzy, że tak powiem, krytykują albo bronią się przed ideologią gender, a nie twierdził, że będzie bronił przede wszystkim tych, którzy projekty badawcze przeznaczają właśnie jej promowanie. Ja ten wywiad czytałem i to było, te zdania padły w kontekście dyskusji o tym, czy powinna być autonomia na uczelniach i pan premier Gowin bronił zasady autonomii uczelni, autonomii również decyzji, jakie projekty badawcze powinny być w ramach tych uczelni prowadzone i uważam, że ta zasada zła nie jest, bo autonomia na uczelniach w tradycji uniwersytetów europejskich jest rzeczą oczywistą. Spór może dotyczyć tego, co to jest gender, tak? Czy to jest nauka, czy to jest ideologia. Moim zdaniem to jest ideologia, więc... Więc pieniądze publiczne przeznaczone na ideologię. Przypomnę, że pierwszy taki wydział, czy pierwszy taki kierunek działa już od 20 lat. Ich jest kilka w Polsce. One kształcą kolejne grupy. Właśnie nie wiem, panie redaktorze, bo z wywiadu z wicepremierem, który odpowiada za szkolnictwo wyższe, zapamiętałem, że taki kierunek odrębny jest tylko na jednej uczelni państwowej w Polsce. Zdaje się, że na Uniwersytecie Opolskim. Być może jakieś projekty pojedyncze badawcze są prowadzone, ale jako kierunek studiów to jest tylko na jednej uczelni. Ja wicepremierowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego wierzę, że ma wiedzę na ten temat, więc przyjmuję to do wiadomości, że to się aż tak na polskich uczelniach nie rozlało. Wprawdzie pan premier też przyznaje, że na uczelniach, zwłaszcza o kierunku humanistycznym, rzeczywiście wrażliwość lewicowo-liberalna dominuje, tak jak i w mediach, tak i jak i niestety w dużej części pewnych środowisk artystycznych. Z tym żyjemy. To jest zjawisko ogólnozachodnie, można powiedzieć. To nie jest tylko zjawisko polskie przecież. Z tym żyjemy i pan premier zachęca do pozytywnych działań, czyli do tworzenia alternatyw instytucjonalnych przede wszystkim. I to jest mi bliskie myślenie. My na przykład w Ministerstwie Kultury budujemy na rzecz polityki pamięci mnóstwo instytucji, właśnie pozytywnych instytucji, które będą o tą politykę pamięci, politykę historyczną zabiegać. No tak, ale żeby zbudować jakąś instytucję, to trzeba iść albo z tej, która istnieje, kogoś odwołać, w jego miejsce powołać kogoś innego, albo stworzyć coś całkowicie od początku. I teraz ja tutaj mam takie wrażenie w tym wywiadzie, jakby wicepremier trochę umywał ręce na takiej zasadzie, no to zostawmy to, co się dzieje. I tam jest jeszcze jedna też rzecz chyba trochę dziwna, to znaczy twierdzenie, że ta skala tego lewicowo-liberalnego przychyłu na uczelniach jest mocno, że tak powiem, zbyt akcentowana i nieprawdziwa. No przypomnę oświadczenie rektorów, konferencji rektorów w sprawach LGBT, które było, nazwijmy to, wyjątkowo wyraziste i ideologiczne. No niestety tak było. Ja na przykład uważam i od lat to mówię, że jest wstydem dla polskich uczelni państwowych, że nie zauważają potrzeby studiowania dorobku intelektualnego, naukowego jak najbardziej, takiej postaci, która przez Polaków jest wskazywana od ćwierć wieku, badania prowadzimy, jako najważniejszy Polak w tysiącletniej historii Polski, czyli Karola Wojtyły, czyli Jana Pawła II, który pozostawił po sobie 80 tysięcy stron druku, różnych jego publikacji, wypowiedzi, dokumentów, homilii, wykładów i tak dalej, i tak dalej. I one mają też charakter naukowy, dotykają kwestii nie tylko teologicznych, ale filozoficznych, antropologicznych, geopolitycznych, europeistykę można by było wyłuskać nawet z nauczania Jana Pawła II. I na żadnej uczelni państwowej, nie katolickiej, tylko właśnie po prostu zwyczajnie państwowej, nie powstają katedry myśli Jana Pawła II. Polska nauka powinna się w tym między innymi specjalizować, żeby światu tę naukę przybliżać. I to jest dla mnie zdumiewające i ja się dziwię, że w ramach autonomii uczelni, oczywiście, że poszczególne uczelnie takich decyzji nie podejmują.
Odchodząc już od uczelni, ale pozostając przy kwestiach historycznych, a właściwie tego czegoś, co można by nazwać pamięcią historyczną, no to dwa wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, chyba były dosyć niezwykłe, czyli informacja o tym, że najpierw radni Białegostoku pozbyli się ulicy Łupaszki, a później jeszcze bardziej szokująca chyba informacja, że z kolei radni Żyrardowa zlikwidowali ulicę Fildorfa Nila. W to miejsce pojawiła się ulica, czy została przywrócona ulica Jedności Robotniczej. Większość tych radnych należy do klubu Koalicji Obywatelskiej. No to wstyd dla Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy Obywatelskiej, która się mieni siłą postsolidarnościową. Myślę, że daleko odeszli od tych ideałów, które Solidarność za sobą niosła. Ci patroni ulic, którzy zostali zdjęci z tego patronatu, to są polscy bohaterowie, to są osoby, pamiętam, i uczestniczyłem w pogrzebie Łupaszki, wielka manifestacja patriotyczna, wielki pogrzeb. Państwo polskie odnalazło szczątki Łupaszki i go pochowało w sposób godny i wskazało, że to jest bohater specjalnymi decyzjami, uchwałami. Co do Fildorfa też nie ma przecież żadnych wątpliwości, choć jego jeszcze nie odnaleźliśmy, jego szczątków. I moim zdaniem władze samorządowe wybiegają za daleko, jeśli chodzi o korygowanie polityki historycznej państwa. Powinny uszanować to, że państwo polskie wskazuje te osoby jako bohaterów i nie powinny takich decyzji podejmować. Ale oczywiście odpowiedzialność i wstyd spada na konkretnych działaczy, na konkretnych polityków, polityków samorządowych z konkretnej partii. Jestem ciekaw poglądu Grzegorza Schetyny, kiedyś radykalnego działacza Solidarności w latach 80. walczącego z komuną w sprawie swoich kompanów, którzy takie decyzje w Białymstoku czy w Żyrardowie podejmują. Jeśli chodzi o Żyrardów, to ci radni tłumaczą się w ten sposób, że wrócili do tradycyjnej nazwy, znajdą inną ulicę dla Nila Fildorfa. Natomiast tak zastanawiając się już bardziej w kategoriach, nazwijmy to, rzeczywiście pamięci historycznej, no to sytuacja, w której takich bohaterów pozbywa się ulic, też pokazuje chyba jednak, zastanawiam się co, znaczy kryzys też świadomości narodowej w jakiejś mierze, prawda, albo państwowej u znaczącej grupy, albo to, że w ramach walki politycznej no nie ma granic już. Albo też po prostu niemądre, głupawe zacietrzewienie. No jeżeli polityka historyczna państwa polskiego, rządu polskiego zmierza do tego, żeby takich ludzi honorować, to oni na zasadzie właśnie totalnej opozycji, tak w każdej sprawie, się temu sprzeciwiają, bo skoro rząd polski formowany przez Zjednoczoną Prawicę taką politykę historyczną prowadzi, to trzeba się jej sprzeciwiać. A przywracanie nazwy ulicy Jedności Robotniczej, może to ładnie brzmi, ale my, którzy pamiętamy PRL, wiemy, z czym się wiązały takie nazwy i tego typu propaganda. To była propaganda komunistyczna po prostu. Wspomniałem tutaj o polityce personalnej i o sporach, które ona budzi, czy zawsze musi budzić. Ostatnia decyzja personalna, która wywołała duży spór, to nominacja pozakonkursowa Piotra Bernatowicza na szefa Centrum Sztuki Współczesnej. Można przeczytać teraz artykuły na portalu Krytyki Politycznej, Tok FM i Radia Z o tym, że to prawicowy Hunwejbin, radykał prawicowy, zwolennik PiSu i że w ten sposób niszczy się sztukę współczesną. Piotr Bernatowicz jest wybitnym znawcą sztuki współczesnej, specjalizujący się w tej dziedzinie. Jak najbardziej jest osobą, która nadaje się na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski. Nie sądzę, żebyśmy żyli w kraju, w którym należałoby uznać, że lewackie środowiska, które pan wymienił, czy lewicowe media, które pan wymienił, mają monopol na to, żeby wskazywać, kto powinien być dyrektorem konkretnej instytucji kultury. Po prostu tak nie będzie. Póki my rządzimy, to tak nie będzie. Każdy, kto się zna na dziedzinie, jest merytorycznie dobrze przygotowany do prowadzenia instytucji kultury w jakiejś konkretnej specjalizacji, ma szansę takim dyrektorem kultury zostać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.